Wczoraj, jak pewnie wiecie, był Dzień Strażaka. I ja też obchodzę co roku Dzień Strażaka i rano słyszę ten dźwięk, na który zawsze na początku maja wyczekuję. To oczywiście jeżyki. Jeżyki normalnie przylatują 1 maja na Bielany, żeby wziąć udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych 3 maja, a w tym roku dopiero na Dzień Strażaka przyleciały. Ale zaraz będziemy je mogli oglądać, dlatego że już jest przygotowana specjalna kamera do podglądania jeżyków. Cudownych ptaków, które gniazda mają tutaj na wieży naszego kościoła. Tak tytułem wstępu, bo jest tak pięknie i słonko świeci nieprzerwanie od tygodnia i jeszcze jeżyki przyleciały, że tak sobie myślę, jak ja bym nie był proboszczem, to ja bym leżał teraz na łące i słuchał tych jeżyków. Ale ponieważ jestem proboszczem, to przyszedłem tutaj odprawić mszę świętą i wygłosić bardzo krótkie przemówienie, kazanie. Otóż dzisiaj jest o miłości. Ta miłość w Nowym Testamencie jest jakby oczywisty sposób pokazana, ale widzimy ją w Starym Testamencie. Miłość Boga Jahwe, Boga jedynego do narodu wybranego, to jest mistyczny obraz tego zespolenia. I możemy się, głównie ci, którzy mają mamę Żydówkę, to ci mogą jakby do tej społeczności wejść. No, jest też droga otwarta, chociaż nie taka łatwa, żeby dołączyć do tej społeczności. Tak na dobrą sprawę dopiero Nowy Testament otwiera wszystkich ludzi na miłość Bożą. I mistycznym obrazem w Nowym Testamencie miłości to jest miłość Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, do eklezji, czyli do Kościoła. Nie wiem, dlaczego w języku polskim Kościół to jest rodzaju męskiego. No, we wszystkich językach podobno jest rodzaju żeńskiego, bo to jest oblubiennica. No, chyba, że tak jak to dzisiaj bywa, oblubiennica jest... To jest rodzaju męskiego, ale to już nie wnikajmy w takie szczegóły. W każdym razie eklezja jest pokochana przez Jezusa Chrystusa i na różne sposoby widzimy, jak ta miłość dojrzewa, jak jest żywa i jaki wymiar ma kosmiczny. Po pierwsze, Bóg stał się jednym z nas w Jezusie Chrystusie. Pytamy o przyczynę. Najprostsza odpowiedź jest taka, ponieważ bardzo pokochał eklezję, swoją wybrankę, swoją miłość swojego życia i stał się jednym z nas, jest jako syn Maryi. To jest jakby pierwszy ten krok tej miłości. Potem, że ta miłość jest, widać w życiu Jezusa, jest skierowana do innych ludzi. Ale ciągle mam w uszach, kilka lat temu taka znakomita pani psycholog przekonywała mnie, że żeby pomóc innym, kochać innych, to trzeba pokochać samego siebie, zaakceptować siebie. I najprostsze zdanie, które ta pani psycholog wypowiedziała, to jest: chcesz pomóc innym, pomóż samemu sobie. I myślę, że jest duża mądrość w tym i często widzę, że to przeprowadzanie tam staruszków przez jezdnie, czy tam, nie wiem, pomoc w kościele, tam to jest po prostu ucieczka od swoich własnych problemów. Spotkać się z sobą samym i dojrzewać. Czy w życiu Jezusa widzimy dojrzewanie? No tak, jak to maleńkie dziecko. Na początku jeszcze ta świadomość jest bardzo mała i z czasem się rozwija, żeby poznać świat wokół nas, ludzi, na początku mamę, tatę, rodzinę najbliższą, a potem cały świat. I wydaje się, że ponieważ Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem, ale i prawdziwym człowiekiem, że to dojrzewanie, to poznanie samego siebie, akceptacja siebie samego też w Jezusie Chrystusie się dokonywała. I choć wiele o tym nie wiemy, dlatego że o życiu w Nazarecie właściwie jest tylko kilka zdań w Ewangelii, ale to jest 30 lat przygotowania, 30, a dopiero potem 2 lub 3 lata takiej pracy apostolskiej.
którą znamy z Ewangelii. I to jest ciągle miłość, miłość dojrzewająca, miłość do tej eklezji, że to jest jakiś proces i w naszym życiu też to jest jakiś proces, żeby zaakceptować siebie i potem zaakceptować, przyjąć i pokochać świat, który nas otacza, a nie zawsze jest on sympatyczny, jak świetnie o tym wiemy. Kolejny krok tej miłości Jezusa do eklezji, do swojej wybranki, do ukochanej, do Kościoła, czyli do nas, to jest, że oddaje swoje życie. Oddaje swoje życie na krzyżu i tu też spotykamy, no może nie aż w tak radykalnej w takim obrazie, jak rodzice, szczególnie mama, która w sposób naturalny jakby jest związana chyba mocniej z dzieckiem, oddaje nieraz swoje życie, czy ojciec gdzieś tam na wojnie, jak teraz w Ukrainie. No właśnie, i to jest kolejny krok i wydaje się, że to już ponad oddania swojego życia dalszych kroków nie ma. A w życiu Jezusa Chrystusa jest jeszcze jeden krok. Otóż z miłości do tej eklezji, do tej ukochanej, czyli każdego z nas, staje się przedmiotem w jej rękach. Po czym jest no, Eucharystia, Komunia Święta? Jest kawałkiem chleba, jest tam kropelką wina w kielichu i skrytą obecnością Chrystusa. I też, kiedy pytamy o przyczyny, dlaczego tak, nie można było inaczej, pewnie można było, no, ale tak Jezus postanowił, tak to zostało objawione światu, staje się przedmiotem w naszych rękach, tym kawałkiem chleba eucharystycznego. No i kiedy przed nami ten obraz, czy ze Starego, ale szczególnie z Nowego Testamentu roztoczymy, to ktoś powie, no to jest niemożliwe, no to żeby taką miłością jak Jezus darzył tę eklezję, no darzyć drugiego człowieka, a szczególnie takiego, który niezbyt sympatycznie spogląda na nas. A jednak to wezwanie jest podstawą życia religijnego. Miłość, która właściwie powoduje, że świat się wokół nas zaczyna zmieniać. I dlatego no, widzimy, że no, tej miłości trzeba się jakoś uczyć, a potem nawet zapominać o pewnych zasadach. Zaraz 7 tam się wyświetlił napis, czyli we wtorek, dzień później w tym roku są egzaminy maturalne. I tak sobie myślę o tych biednych maturzystach, 61 w naszym liceum. I oni wkuwają tam, pamiętają te regułki, nie śpią po nocach. No ale potem w życiu ta cała wiedza z przedmiotów ścisłych czy humanistycznych, ona w nas dojrzewa, wydaje jakieś plony. Przecież nikt nie będzie chyba no tam jakoś powtarzał sobie w życiu no, nie wiem, tabliczki mnożenia, tylko w sposób naturalny mnoży, dzieli, powołuje się na zdarzenia z historii. I tak jest w różnych dziedzinach. Prawo jazdy, też drugi element dojrzałości takiego człowieka. To jest 18 lat, matura i prawo jazdy. No jak gdyby sobie taki kierowca po latach uczenia się prowadzenia samochodu ciągle sobie myślał, że który przycisk to jest gaz, a który to jest sprzęgło, a który to jest tam, co tam trzecie? Hamulec, tak. No to by zwariował, prawda? No i dlatego w sposób naturalny w nas wnika ta sprawność posługiwania się samochodem, czy tą wiedzą, czy tam na wiele różnych sposobów. No, tancerz, który tam myśli, jak wykonać to salto w powietrzu, czy cyrkowiec, to w sposób naturalny to się dokonuje. Tak jak naturalnie wdychamy powietrze, spożywamy posiłki i to samo jest z wiarą, z miłością, no i z zasadami. Na początku uczymy się 10 przykazań, potem dogmaty i te biedne dzieci tam z trzeciej klasy to najwięcej wiedzą, tam jest 150 pytań podobno, na które dzieci tam na pamięć się uczą, jak odpowiadać na te skomplikowane pytania dotyczące wiary. No ale gdyby tym żyć, tym 150 tymi punktami, no to by to nas doprowadziło do jakiejś
No nie wiem, to straszne jest. Albo na przykład dogmaty. Ktoś myśli, czy to już jest grzech, czy nie grzech, czy tam, czy pójdę do piekła, czy nie pójdę. No to powiem szczerze, że żyć dogmatami na co dzień, czy przykazaniami, czy jakimiś zasadami z katechizmu, na przykład w liczbie 150, jest rzeczą straszną. Żyć w miłości, w sposób naturalny te zasady, których uczyliśmy się od dziecka, wnikają w nasze życie i dojrzewają. Tak jak pewnie dojrzewały w życiu Jezusa Chrystusa. I tym wszystkim zarządza miłość. To jest jak, no nie wiem do czego to porównać, do smarów w silniku. Silnik działa, ale bez tego smaru miłości, no to się zaraz zatrze i po prostu straci swoje życie. No więc miłość jest do tego stopnia ważna i naturalna, i ta dojrzała miłość przemienia świat, że święty Augustyn, to jest przełom tam drugiego, trzeciego wieku, znakomity doktor Kościoła, powiedział: kochaj i rób, co chcesz. No czasami to jest opacznie rozumiane, bo to Jurek Owsiak też tam mówi, rób ta, co chce, ta. Czy to jest to samo, to mam pewne wątpliwości. Ale kochaj i rób, co chcesz, to jest zasada Kościoła. Już nie będę sobie liczył, czy to już grzech ciężki, średni, ile tam jest tych wag. Tu Artur by nam podpowiedział tak w boksie, tam piórkowa, tam piórkowy grzech, lekko średni, lekko półśredni. Nie, no po prostu miłość, która to wszystko opatuli, te nasze rany, te nasze grzechy, te nasze słabości. Miłość, której obrazem jest właśnie miłość Jezusa Chrystusa do swojej ukochanej, do Eklezji, którą my jesteśmy o dzisiaj właśnie zgromadzeni na tej mszy świętej. Amen. Wyznajmy wiarę.